Witam serdecznie! Polska kryje wiele pięknych wodospadów. W tym filmie przedstawię Wam krótko, konkretnie i przede wszystkim mój subiektywny ranking 12 najpiękniejszych wodospadów w naszym kraju. Zapraszam do oglądania i do komentowania. 12. Kaskada Myi To urokliwy wodospad zlokalizowany w Sudetach Zachodnich. Chociaż jego wysokość to tylko 5 metrów wysokości, jego szum pozwoli zrelaksować się prawie każdemu. Polecamy usiąść w pobliżu wodospadu, chociaż na kilkanaście minut, lub ruszyć w krótki spacer wzdłuż potoku. Otoczenie jest naprawdę piękne: wąska dolina, bujna roślinność i kaskady. Czego chcieć więcej? 11. Wodospad na Mosornym Potoku Jest jednym z najwyższych w całych Beskidach, zlokalizowany w leśnym wąwozie. Woda opada z 8-metrowego skalnego progu, efektywnie rozpyskując się o warstwy skalne. Na odsłoniętych skałach wyraźnie widoczne są warstwy fliszu karpackiego, z którego zbudowany jest próg wodospadu. Można podejść wzdłuż nurtu potoku pod samą kaskadę. Wodospad jest jedną z największych atrakcji w okolicy. 10. Wodospad w Sopotni Wielkiej Wodospad ten mierzący 10 metrów wysokości jest największym wodospadem w polskiej części Beskidów, a także jednym z najwyższych w kraju. Jego górna krawędź znajduje się na wysokości 620 metrów nad poziomem morza, skąd woda płynąca wąską rynną skalną spływa po nachylonej pod kątem około 30 stopni ścianie tworzonej przez warstwę piaskowca magórskiego. Jest to rzadki przykład wodospadu kataklinalnego, którego warstwy skał progotwórczych opadają stromo zgodnie z kierunkiem płynęcia wody. Spływająca woda wpada następnie do głębokiego na 5 metrów kotła eworsyjnego, którego dno pogrywają skośne ustawione skalne żebra. Ze względu na charakter dna, jak i silnie zawirowania wody, kąpiel w tym miejscu jest niedozwolona. 9. Wodospad Kwisa. Choć może nie należy do najwyższych czy najgłośniejszych wodospadów Polski, stanowi jedną z najbardziej malowniczych atrakcji gór izerskich. Niezwykła kaskada na górskiej rzece, przez niektórych porównywana do dzikiego wodospadu na łomnicy w Karpaczu. Ten piękny zakątek świeradowa. Cieszy się wśród odwiedzających miasto turystów znakomitą renomą. Jako plener fotograficzny sprawdza się doskonale. A niektórzy nawet zażywają zimnych kąpieli, kiedy letnie upały dają popalić. Zimą nie brakuje tutaj również kąpieli morsów. 8. Wodogrzmoty Mickiewicza Kolejna propozycja na naszej liście to chyba najsłynniejszy tego typu okaz w Polsce. Mówiąc, wodospady w Polsce, większość z nas myśli wodogrzmoty Mickiewicza zlokalizowany w Tatach Wysokich w miejscu łączącym Dolinę Białki z Doliną Roztoki. Łączą w sobie trzy duże oraz kilka mniejszych kaskad o wysokości od 3 do 10 metrów, tworząc wspaniałą wizualnie i niesamowicie głośną przyrodniczą kompozycję. Pośredni wodogrzmot jest dość dobrze widoczny z mostu na szlaku do Morskiego Oka. Zimą warto zachować szczególnie wzmożoną ostrożność, bo w tym miejscu dość często schodzą lawiny. 7. Wodospad Podgórnej jest trzecim najwyższym wodospadem po polskiej stronie Karkonoszy. Obiekt zlokalizowany w obszarze wsi Pasieka ma około 10 metrów. Mimo, że pod względem wysokości nie bije żadnego rekordu, to i tak nie można odmówić mu uroku. Wodospad tworzą trzy kaskady, które można podziwiać w całej ich okazałości ze zlokalizowanego w pobliżu mostka. Niezwykle malowniczo przedstawia się powstały u stóp najniższej kaskady kocioł eworsyjny. 6. Wodospad Szklarki. Jest drugim największym wodospadem w polskich karkonoszach. Znajdziemy go w środkowym obszarze wąwozu Szklarki, na wysokości 520 m nad poziomem morza. Woda spływa tu z wysokości 13,3 m, tworząc zachwycający kocioł eworsyjny. Górna część wodospadu tworzy szeroka kaskada, niżej strumień wody ulega zwężeniu, a w końcowym odcinku płynie wąskim wyżłobieniem skalnym. Blisko wodospadu zlokalizowane jest schronisko PTTK Kochanówka. 5. Wodospad ciekawica w tatrach Położona jest o stóp kiewątu w tatrach zachodnich w Dolinie strążyskiej. spływa po dwóch niemal pionowo nachylonych skałach jednej o długości 10 metrów, a drugiej 13, co daje łącznie wysokość 23 metrów. Wodospad jest jedną z największych atrakcji Doliny strążyskiej. Można podejść pod samą jego ścianę, dlatego też w sezonie jest oblegany przez tłumy turystów, siedzących u jego stóp na kamieniach i moczących nogi w strumieniu. 4. Dziki wodospad Majestatyczny i niezwykle urodziwy, który znajduje się w Karpaczu, na rzece Łomnica. Powstał w wyniku spiętrzenia się wód po wybudowaniu zapory na Łomnicy. Wodospad Dziki nie może być zaliczany do największych w Polsce, ma jedynie około 4 metrów wysokości, ale do najpiękniejszych z całą pewnością tak. Szeroki strumień wody wspaniale komponuje się z otoczeniem, tworząc malowniczy i nieco tajemniczy obraz. Szczególnie pięknie prezentuje się w miesiącach zimowych gdzie zamarzająca woda tworzy niesamowity lodospad. 3. Wodospad Wilczki Wodospad zlokalizowany w Międzygórzu, klimatycznej wsi na Dolnym Śląsku. Wodospad ma 22 metry wysokości. Jest to drugi co do wielkości wodospad w Sudetach. Ten cud natury powstał na linii uskoku tektonicznego, gdzie rzeka Wilczka spada z wysokości 22 metrów do kotła i dalej płynie wąskim wąwozem znanym kanionem amerykańskim. Wokół niego stworzono tarasy widokowe, które ogrodzone są metalowymi barierkami. Teren został bardzo ciekawie zagospodarowany. 2. Wodospad Kamieńczyka Wodospad Kamieńczyka to najwyższy wodospad w polskich Karkonoszach. Znajduje się w Szkackiej Porębie. Wodospad Kamieńczyka składa się z trzech kaskad o łącznej wysokości 27 metrów. Z progu spada do malowniczego wąwozu Kamieńczyka, który ma około 100 metrów długości, skalne pionowe ściany osiągają od 20 do 30 metrów wysokości, a szerokość w niektórych miejscach nie przekracza 4 metrów. Pod środkową kaskadą wodospadu znajduje się niewielka po części sztucznie wykuta jaskinia Złota Jama. Przy wodospadzie znajduje się skronisko Kamieńczyk i z Sielanka. Wodospad można podziwiać tak z góry jak i z dołu. Przy wodospadzie Kamieńczyka kręcono sceny do filmu Opowieści z Narni. Książę Kaspian. 1. Wielka Siklawa. Nie mogło być inaczej. Bezkonkurencyjny najwyższy i największy wodospad w Polsce. Słynna Siklawa, rozdzielająca Dolinę Rostoki i Dolinę Pięciu Stawów, spada z progu ściany stawiarskiej z wysokości około 70 metrów. Zależnie od poziomu wody w jakiej Siklawie, wodospad może charakteryzować się dwoma lub czterema spadającymi strugami. Niepowtarzalny klimat tworzy tam charakterystyczna mgiełka, powstająca z wody rozbitej na drobne kopelki. Wysokość wodospadu wynosi około 65 do 70 metrów, a nachylenie ściany około 35 stopni. Siklawa znana jest już od dawna, a od początku XIX wieku stanowi jedną z głównych atrakcji turystycznych Tatr. To bez wątpienia jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc przez turystów wybierających się w okolice Morskiego Oka lub Doliny Pięciu Stawów. Nie doceniamy to co nasze, a ten film dobitnie pokazuje jakie cudy natury kryje Polska. Zgadzacie się z poszczególnymi pozycjami? Zostawcie łapkę dla zasięgów, napiszcie który wodospad powinien być wyżej, a który niżej. Do zobaczenia w kolejnym filmie.